początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył słońce, gwiazdy i wszystko, co je napełnia. Wtedy niewyczerpany w swej miłości stworzył mężczyznę. I niewiastę. I dał nam ręce. Ręce. Bóg dał nam ręce. Ręce, aby tworzyły. Ręce, aby dawały. Ręce, aby kochały. Ręce, aby pomagały. Ręce, aby broniły. Bóg dał nam ręce, ale my często zapominamy o tym. Używamy rąk, aby niszczyć. Ręce, których używamy, kradną. Ręce uczynione, aby kochać, nienawidzą. Ręce uczynione, aby pomagać, odwracają się. Ręce uczynione, aby bronić, napadają. A Bóg wyciągnął swe kochające ręce nad światem, dążącym do zagłady. Ale my przybiliśmy te ręce do krzyża i powiedzieliśmy: zostań tam, Boże. Ale on nie został. Chociaż był pogrzebany, zmartwychwstał. On żyje. Dzisiaj Jezus chodzi ulicami naszych miast. Jego pokryte bliznami ręce są w stanie uzdrowić nasze ręce. Uczynić je zdolnymi do tworzenia, dawania i kochania. Czy chcesz mieć dobre ręce? Decyzja jest w Twoich rękach. Tylko pamiętaj. To Bóg dał nam ręce. Jest przy mnie moje bycie.
może nawzajem wszyscy życzmy sobie dzisiaj, aby w te święta nasze ręce dały naszym bliskim i w ogóle wszystkim ludziom jak najwięcej dobra, jak najwięcej miłości i czułości, aby w ten sposób kiedyś móc cieszyć się radością nieba razem ze wszystkimi. Bardzo dziękuję księdzu i wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy mogli dzisiaj tą ucztę dla duszy tutaj przeżyć. Bardzo piękne przesłanie. Dziękujemy bardzo. Zwracam się do Waszych rodziców za Waszym pośrednictwem, do Was, kochani uczniowie, do nauczycieli, do wszystkich pracowników szkoły. Życzę Wam zdrowych, spokojnych, radosnych, ciepłych, pełnych miłości, serdeczności i świąt. Żebyście je spędzili w miłej, rodzinnej, serdecznej atmosferze. I wrócili tutaj wypoczęci, pełni sił do pracy.